Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj opowiem Wam, jak można skutecznie schudnąć, jedząc torty. Wydaje się to niemożliwe, prawda? A jednak. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że mam 1,70 m wysokości i moje wymiary to 89, 66 i 89. Czyli według mnie idealne. Osoby te wiedzą również, że mam prawie 40 lat, a moja skóra i moja sylwetka wyglądają tak, jakbym miała może 17, może 18. I tutaj nie tylko kryje się za tym wiele prac energetycznych, które wy znacie, ale również to, jak jem, co jem. I dlatego dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić kolejną tajemnicą, taką inspiracją na następne dni. Dla tych wszystkich osób, które uwielbiają rzeczy słodkie, które nie chcą sobie czegoś odmawiać, a jednocześnie boją się czasami, że mogą przybrać na wadze. Dzisiaj zdradzę Wam przepis na taki podstawowy przepis na tort, które możecie według własnego uznania zmieniać i różne wariacje tego przepisu stworzyć, ale ten podstawowy przepis jest cały czas taki sam. Jestem pewna, że gdy zrobicie taki tort, nawet jeżeli jecie wszystko, czyli nie jesteście weganami, ale jecie wszystko, to ten przepis tak Wam się spodoba, że będziecie robić taki tort co kilka dni. A szczególnie osoby, które są w związkach, to jestem pewna, że gdy zostawicie taki tort na stole, to gdy się odwrócicie po raz drugi, to Wasz ukochany już ten tort spałaszkował. Moi drodzy, co będziecie do tego potrzebować? Przede wszystkim około 15 minut czasu, może 20 minut. Jeżeli tort będzie taki skomplikowany, ze skomplikowanych owoców jak czereśnie, ten, który widzicie na zdjęciu, to może nawet 30 minut, ponieważ ja te wszystkie czeresienki przecięłam na pół i wybrałam z nich pestkę własnoręcznie, czyli bez żadnego urządzenia. Jeżeli Wy tak również będziecie to robić, to ten czas będzie troszeczkę dłuższy. Natomiast jeżeli będziecie robić inne wariacje, na przykład tort pomarańczowy, tort morelowy i tak dalej, to ten czas będzie dużo krótszy. Będziecie do tego potrzebować następujące składniki. Przede wszystkim około szklanki wody, dobrej wody, dobrej jakości. Gdzieś 3 łyżki, może 4 łyżki siemienia lnianego. Też 3 łyżki, może 4 łyżki słonecznika, takiego ołupionego, czyli samo ziarno słonecznika, bez skorupki. Będziecie potrzebować również mąkę kokosową. Mąka kokosowa z surowych orzechów kokosowych jest wszędzie dostępna. Wszędzie w internecie, w każdych sklepach wysyłkowych ją znajdziecie. Proszę się tutaj nie przerażać, jeżeli to jest pierwsza mąka kokosowa, którą kupujecie. Ona jest dosyć wysoka w cenie. Czyli ten kilogram mąki u mnie tutaj w euro kosztuje około 8, nawet 9 euro, ale nie bójcie się w to zainwestować, ponieważ jest to wspaniała rzecz, którą możecie wykorzystać do zagęszczania wszelkiego rodzaju potraw surowych, a także gotowanych. I taki kilogram wystarczy Wam na miesiąc, nawet na dwa. Jest to inwestycja w bardzo dobrej jakości jedzenie, a także w smak, czyli to, co wydacie na dobre jedzenie, to zaoszczędzicie na wizytach u lekarzy i na wszelkiego rodzaju tabletkach czy suplementach. Czyli nie bójcie się tego, takiej mąki bardzo mało się używa, a jest ona niesamowicie wydajna. Czyli to będziecie potrzebować oraz będziecie potrzebować daktyle. Ja moje daktyle w ilości gdzieś 20-25 sztuk bez pestki namoczyłam gdzieś 10 minut wcześniej, ale nie trzeba tego robić. I będziecie potrzebować owoce sezonowe. U mnie w tej chwili to są czereśnie i brzoskwinie.
Możecie tu również użyć wiórki kokosowe do dekoracji czy skórkę z cytryny. I to jest, moi kochani, wszystko. Nic więcej nie jest Wam potrzebne, a tort będzie taki pyszny, że jestem pewna, że gdy się do niego dorwiecie, gdy będzie gotowy, to zjecie go w przeciągu 10 minut i przede wszystkim nie utyjecie. I jest to niesamowicie zdrowa żywność, żywność surowa, moi kochani, a także żywność wegańska, czyli z dobrym, czystym sumieniem. Czyli żadne cierpienie zwierząt nie będzie Wam gdzieś gryzło tego sumienia. Moi drodzy, co robimy? Pierwsza rzecz widzicie na zdjęciu. Mielimy w młynku do kawy, ale w takim młynku, w którym nie mielicie kawy, bo zapach przejdzie Wam do tego siemienia lnianego i słonecznika, mielicie to na pyłek i następnie dodajecie to do jakiejś miski. Następnie, gdy będzie to gotowe, dodajecie do tego troszeczkę wody i tą wodę dodajecie stopniowo, tak, moi drodzy, abyście mogli sprawdzić, czy już ta konsystencja jest dobra, czy jeszcze jest za mokre, i troszeczkę mąki kokosowej, widzicie ją tą białą na zdjęciu, i daktyle, które są zmiksowane. Ja je zmieliłam na takim małym młyneczku do mielenia różnych ziół i jak widzicie, te składniki mieszacie. Mieszacie je, mieszacie i dodajecie stopniowo tej wody, tak aby ta konsystencja nie była za mokra, ale też nie była za sucha. Zaraz będziecie to widzieć na zdjęciu, jak to mniej więcej wygląda. Czyli wodę dodajecie stopniowo i mieszacie. To będzie może minuta, może dwie, w zależności od tego, jak szybko się z tym uporać. Widzicie teraz tą konsystencję. To jest takie coś, że możecie z tego ulepić bałwanka, czyli ona nie będzie za wodnista, ten bałwanek Wam się nie rozpłynie, ale również nie będzie za sucha. I to jest Wasze ciasto, Wasz spód do Waszego tortu, niesamowicie dobry. Najlepiej nie próbujcie tego, bo jak zaczniecie to próbować, to zjecie to od razu już z tego tortu, nic nie będzie. Następnie wysypujemy to na talerz i będziemy to ugniatać widelcem, aby stworzyć taki ładny spód, ponieważ na tym talerzu już ten Wasz tort zostanie i na nim go będziecie podawać dla Waszych przyjaciół, czy sami będziecie go jeść. Teraz będziecie widzieć na kolejnym zdjęciu, jak to wygląda, jak ja to ubijam na talerzu. Czyli jak widzicie, do tej pory zajęło mi to może 3 minuty. Zmielenie, zmiksowanie daktyli, pomieszanie wszystkiego i teraz ubijanie spodu. Teraz to będziecie widzieć na kolejnym zdjęciu. Tutaj widzicie, już jest rozprowadzony widelcem. I teraz na to będziemy rozkładać nasze owoce. Najlepiej, jeżeli wybierzecie owoce sezonowe, gdzieś z Waszego, z upraw jakichś takich regionalnych, żeby nie trzeba było ich transportować i tak dalej. U mnie to są w tej chwili czereśnie. Czereśnie dosyć twarde, tak zwane wołowe serca. Ja je przecięłam na pół nożem, wyjęłam pesteczkę, którą nakarmię tutaj ptaki w magicznej oazie. Szczególnie kosy uwielbiają czereśnie i takie pestki zjedzą. A następnie układam je w formie spirali tutaj na talerzu. Tak to wygląda w tej chwili. Już wygląda super pysznie i dlatego dalej nie próbujcie. Bo jak spróbujecie, to już z tego tortu nic nie będzie. Podstawową zaletą takiego tortu jest to, moi drodzy, że możecie zjeść taki wielki talerz. Ten talerz ma średnicy około 40 cm, może nawet 45 cm, który widzicie tutaj na zdjęciach. Zjecie go samodzielnie i nic Wam się nigdzie nie odłoży. Będziecie mieć super dużo energii i przewspaniałą sylwetkę, a także bardzo, bardzo dobrą przemianę materii. Teraz zabieramy się za krem. U mnie krem wykonany jest z brzoskwini. Te brzoskwinie niestety były jeszcze niedojrzałe. Nie sprawdziłam tego wcześniej i przygotowałam sobie już cudownie tort i nagle dotykam tych brzoskwini, a one są jeszcze zielone. Dlatego jak widzicie, obrałam je zwykłą obieraczką ze skórki i następnie zmiksowałam je na mikserze i dodałam do nich jedną łyżkę
mąki kokosowej. Czyli jak widzicie, po raz drugi użyłam mąki. Użyłam jej do spodu, a także teraz do tego kremu. I troszeczkę wody. Czyli w kremie mamy brzoskwinię, jedna łyżka mąki kokosowej i woda. I ten krem powinien być taki wodnisty, nie za mokry, ale również nie za suchy. I ten krem następnie rozprowadzacie pomiędzy tymi swoimi czeresienkami i właściwie w tej chwili ten tort jest gotowy. Teraz zajmiemy się dekoracją. Do dekoracji ja użyłam wiórki kokosowe, wystarczy posypać i to jest wszystko. I użyłam kwiatów ogórecznika, to są te niebieskie, ale także skórki z cytryny. U mnie tutaj cytryny są niepryskane i taka skórka jest niesamowicie aromatyczna. Jeżeli Wam się uda gdzieś zdobyć w Waszej okolicy cytryny z uprawy ekologicznej, na pewno takie są w supermarkecie czy może w jakimś warzywniaku, pytajcie o to, skąd one są, z jakiego kraju, z jakiej uprawy, bo czym więcej my będziemy kupować rzeczy ekologicznych, to takich rzeczy będzie więcej w dystrybucji. Ja to obserwuję tutaj u nas w Portugalii, że jeszcze 2 lata temu to tutaj wszyscy się z nas śmiali, że my nie pryskamy, a w tej chwili tuż obok nas powstały plantacje. No niestety plantacje, czyli monokultura, ale są to plantacje ekologiczne, gdzie pod nimi rośnie trawa i rezygnuje się tam z pryskania, czyli z pestycydów i herbicydów, co jest niesamowitym plusem, moi drodzy. Pamiętajcie, 2 lata temu jeszcze nikt tutaj w naszej okolicy nawet o tym nie mówił, a teraz popatrzcie, już powstały takie plantacje, bo jest takie zapotrzebowanie. Więc my, dając nasze pieniążki, dajemy je ludziom, którzy dbają o naszą Matkę Ziemię. I to jest chyba najbardziej pozytywne. Czasami warto wydać te kilka złotych więcej, aby wspierać takie inicjatywy. Bo jak wiecie, z takiej uprawy ekologicznej tych owoców jest mniej, tych warzyw jest mniej, bo nie sypie się tam chemii. I takie warzywa i owoce muszą być troszeczkę droższe. Ale to jest działanie dla naszego wspólnego dobra. Czyli te kilka złotych warto zaoszczędzić sobie na jakichś innych rzeczach, na przykład na suplementach i wydać je na takiej dobrej jakości jedzonko. Moi drodzy, i tak to mniej więcej wygląda. Tort jest gotowy, nic więcej nie potrzebujecie. Nie potrzebujecie ani lodówki, ani zupełnie nic. Tylko potrzebujecie młynek do kawy i jakiś taki mikserek, który rozdrobni Wam troszeczkę te daktyle i potem ten krem. I to jest wszystko. Tutaj w Magicznej Oazie cały tort jest wykonany z energii solarnej, z energii słonecznej, więc również kolejna rzecz pozytywna. Moi drodzy, i teraz na samym końcu zamieszczę Wam zdjęcia takiego samego tortu, który wykonałam dzień wcześniej i mój ukochany tak mu ten tort smakował, że zjadł go praktycznie sam w całości i dzisiaj znowu mi marudził, a może byś zrobiła taki torcik. No to powiedziałam, dobrze zrobię, ale nie mamy czereśni, a tutaj akurat nasi sąsiedzi mają czereśnie, no to kupimy od nich troszeczkę czereśni, to wtedy zrobię dla Ciebie tort. I tak powstał ten kolejny tort wegański, surowy, z czereśniami. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych, czy Was to zainspirowało, czy żeście spróbowali, czy Wam smakowało. Jestem pewna, że Wam smakowało. I zachęcam Was do takich doświadczeń, ponieważ ta dieta wegańska, ona nie tylko rozszerza naszą świadomość, ona robi wszystko, że jesteśmy pełni energii, mamy mnóstwo pomysłów, ale również pomysłów, aby tworzyć coś po prostu innego, coś, jesteśmy zainspirowani różnymi rzeczami, gdzieś coś zobaczymy, gdzieś coś usłyszymy i tworzymy swoje własne recepty i to jest piękne i przede wszystkim, gdy to zjemy, to czujemy się naprawdę super. Czyli zaraz po jedzeniu możecie iść pobiegać, możecie, nie wiem, możecie robić cokolwiek innego i będziecie mieć pełno energii. A wiecie, ja pamiętam, jak jadłam jeszcze wszystko i
gdzieś u jakiejś cioci na imieninach zjadłam kawałek normalnego tortu z masłem, margaryną czy jakimś nie wiadomo czym, to zawsze było mi po tym niedobrze. A po tym torcie, po zjedzeniu takiej ilości o średnicy 40 cm czy 50 cm, będziecie czuć się super. I to Wam gwarantuję z mojego własnego doświadczenia i zachęcam Was, kochani, aby działać, aby żyć wegańsko, bo jest to naprawdę przewspaniały sposób na życie. Życie z czystym sumieniem, a jednocześnie życie pełne radości, pełne szczęścia. Bo to jest tak, moi drodzy, że to, co robisz innym, to wraca do ciebie. Czyli jeżeli ty robisz krzywdę zwierzętom, bo kupujesz produkty pochodzenia zwierzęcego i ktoś musi te zwierzęta zabić, musi je męczyć i tak dalej, przykładasz do tego rękę, to wyrządzone zło, ono wraca do ciebie i on prędzej czy później będzie w twoim życiu w ten czy inny sposób obecny. Czyli, moi drodzy, w imię cudnej planety, przewspaniałej Matki Ziemi, pełnej zieleni, pełnej miłości, zachęcam Was do eksperymentów wegańskich i do tego, abyście zawsze działali zgodnie z odczuciem Waszego serca. I dokładnie dzisiaj odczucie mojego serca było zrobienie tego tortu, a także podzielenie się z Wami tym przepisem, aby Was zainspirować do Waszych własnych doświadczeń. Do naszych kolejnych spotkań, Wasza Maria Bukarti.